Dobry wieczór. Miło mi, że Państwo przyszli. Miło mi za zaproszenie. Dziękuję bardzo Uniwersytetowi w Białymstoku za gościnę. Będę mówić o pytaniach funkcji, no, tego, jak możemy je wykorzystać do tego, by kogoś zwieść, oszukać, a być może okłamać. Kłamanie i wytwór tej czynności, czyli kłamstwo, tak, prowadzą do szeregu interesujących, ważkich pytań. No, na przykład, tak, czy kłamstwo jest etycznie jakoś dozwolone, tak? A może w pewnych okolicznościach jest etycznie konieczne. Jak rozpoznać, że ktoś kłamie? Tak? Jak często kłamiemy? Wydaje się, że czasami jesteśmy jakoś zmuszeni do tego, żeby skłamać, czujemy jakąś taką wewnętrzną potrzebę rozminięcia się z naszą subiektywną prawdą, czy za każdym razem, gdy odczuwamy tego typu potrzebę, uniknąć skłamania? Jakie zjawiska neuronalne towarzyszą kłamaniu? Czy drzewa i gołębie kłamią? To kolejne pytanie, które kłamstwo i kłamanie może właśnie w nas jakoś ewokować. Czy kłamanie sprzyja w polityce? Czy kłamiąc skuteczniej osiągamy realizację celu, jakim jest wygranie wyborów? Na te pytania, proszę Państwa, nie będę dzisiaj odpowiadać. A na jakie spróbuję, proszę Państwa? No, przede wszystkim swój wykład rozpocznę od takiego przeglądu różnego rodzaju definicji tego pojęcia. Tak, ja nie będę tutaj się zajmować, nie będę Państwu mówić o zjawisku kłamania, o kłamstwie jako takim, tylko raczej będę jako filozof analityczny starał się dokonać tutaj pewnej analizy pojęciowej. Będę mówić Państwu o pojęciu kłamstwa i kłamania. Będę próbować odpowiedzieć na to pytanie, co to jest kłamstwo. Jak się okazuje, można żywić pewne uzasadnione wątpliwości co do tego, że na to pytanie kiedykolwiek udzielimy pewnego rodzaju satysfakcjonującej odpowiedzi. Po tym takim wstępie będę chciał Państwu być może przypomnieć, a być może przedstawić pewne podstawowe terminy, pojęcia związane z semiotyczną teorią pytań, z erotetyką. Tak? W szczególności będę Państwu starał się odpowiedzieć na to pytanie, co to jest pytanie. Jak się okazuje, na to pytanie można odpowiedzieć na różne sposoby. Zwykło się odpowiada, rozumieć przez pytanie różne rzeczy. Powiem Państwu, co to jest treść pytania, co to jest zawartość poznawcza pytań, czyli takie podstawy związane właśnie z semiotyczną teorią pytań. No i później też będę chciał Państwu przedstawić coś może mniej oczywistego, to znaczy to, jakie są różnego rodzaju sposoby używania zdań pytajnych. Jakie funkcje mogą pełnić, do czego one mogą nam służyć. Po co posługujemy się, w jakim celu posługujemy się takimi zdaniami pytajnymi. No i będę to robił po to, by odpowiedzieć być może na ten podstawowy problem, jakim jest właśnie to, jakie własności semantyczne, syntaktyczne zdań pytajnych czy pytań umożliwiają nam zwodzenie, oszukiwanie czy kłamanie. Tak? Będę chciał Państwu pokazać tutaj jakieś mechanizmy, które umożliwiają nam oszukiwanie jakichś intencjonalnych odbiorców za pomocą właśnie pytań czy też zdań pytajnych. Po co o tym mówić? Po co mówić o pytaniach, czy o kłamstwie w kontekście pytań, czy o pytaniach w kontekście kłamstwa? Dlaczego wydaje mi się to jakoś interesujące, filozoficznie oczywiście interesujące? No z podstawowego powodu, tak? Jednym ze źródeł naszego poznania są wypowiedzi innych osób. Ściśle rzecz mówiąc, ich treści. Tak? To jaki Ziemia ma kształt? Ile jest planet w naszym Układzie Słonecznym? Kiedy się urodziliśmy? Kto nas urodził? Gdzie się urodziliśmy? To wszystko, jeśli wiemy, to wiemy dzięki temu, że ktoś nas o tym poinformował.
To jest tak zwana wiedza testymonialna, jeśli tutaj mogę takiego anglicyzmu, ale też przyjętego w polskiej literaturze użyć. A więc wydaje się, że no, kwestią ciekawą z perspektywy, powiedzmy, teorii poznania jest identyfikowanie tych sytuacji, kiedy możemy wypowiedzi traktować jako wiarygodne. Kiedy możemy przyjąć, czy zmienić nasze przekonania dzięki temu, że ktoś jakąś wypowiedzią się do nas kieruje, o jakiejś tam treści. Tak? I wydaje się, proszę Państwa, że no, taką okolicznością, która no, wywołuje w nas sprzeciw, czy być może powinna wywoływać w nas sprzeciw przed przyjęciem treści czyjejś wypowiedzi, jest ta sytuacja, w której którą identyfikujemy właśnie jako kłamstwo. Tak? Jeśli mamy jakąś skądinąd wiedzę, że dana wypowiedź była kłamliwa, była kłamstwem, no to wydaje się rozsądne podchodzić ostrożnie do treści wypowiadanego czy no, słyszanego zdania. Potocznie uważa się, że kłamstwo jest rodzajem oszustwa. Tak? Że to jest jakiś specyficzny typ oszustwa. Możemy oszukiwać na różne sposoby, niekoniecznie w sposób werbalny, niekoniecznie posługując się w ten lub inny sposób językiem czy jakimś tam systemem znakowym. No, wydaje się właśnie, że tutaj kłamstwo jest tym, to co jakby odróżnia od pozostałych typów oszustwa, jest to, że ma ten wymiar językowy. Że by skłamać, no musimy kogoś oszukiwać, ale właśnie w taki specyficzny, werbalny sposób. To potoczne podejście do kłamstwa jako rodzaju oszustwa no, prawdopodobnie nie jest z perspektywy przynajmniej współczesnych badań filozoficznych nad tym pojęciem, no nie jest podejściem jakoś powszechnie przyjętym. Większość badaczy odrzuca. Jest oczywiście pewien związek pomiędzy pojęciem oszustwa a pojęciem kłamstwa, natomiast zgodnie z współczesnym stanem jakby badań, kłamstwo jednak jest czymś innym niż oszustwo, w pewien specyficzny sposób rozumiane oczywiście. Tak? Przez oszustwo, tak jak tutaj mają Państwo taką definicję, może ją spróbuję krótko omówić, to jest definicja, no, którą skradłem, zapożyczyłem od takiej badaczki Jennifer Saul. A możemy powiedzieć, że ktoś oszukuje za pomocą pewnej swojej wypowiedzi w pewnym kontekście, no gdy ten ktoś posługuje się pewnym znakiem w tym kontekście, co może być racjonalnie uznane, racjonalnie to znaczy no, zgodnie z pewnymi no, przyjętymi w tym kontekście regułami praktyk jakichś komunikacyjnych, jakimiś konwencjami, za komunikowanie pewnej informacji, która jest fałszywa. Współcześnie, czym ta charakterystyka oszustwa, no, dlaczego ona nie jest przyjmowana właśnie przez tych badaczy zajmujących się kłamstwem jako no właśnie pewne ogólne, wstępne określenie tej czynności kłamania. No przede wszystkim tutaj się w oszustwie mamy do czynienia z jakąś obiektywnie no, fałszywą informacją. Kłamstwo natomiast, co do tego panuje, właściwie zgoda, tutaj oczywiście muszę zastrzec, że współczesne jakieś badania Turiego czy i współpracowników no, czasami ten pogląd podważają. Ale raczej powszechnie przyjmuje się to, że w pewnych sytuacjach mogę kogoś okłamać, wypowiadając zdanie, które literalnie jest zdaniem prawdziwym. Tak? Poza tym niektórym badaczom w tej charakterystyce oszustwa brakuje takiego elementu pierwiastka intencjonalności. Tak? Tutaj ja mogę kogoś oszukać niejako niechcąco, przekazując, komunikując treść pewną, która jest fałszywa. Ja nie muszę zdawać sobie sprawy z tej fałszywości, mogę mieć szlachetne intencje, nie muszę nikogo chcieć zwieść. Wtedy oszukuje zgodnie z tym, z taką charakterystyką, natomiast no, tutaj panuje powszechna zgoda, że, no może powszechna to nie, bo to w końcu filozofia.
zwykło się przyjmować, że taka sytuacja jednak pod ten termin kłamstwa nie podpada. Ja tutaj mówię o takim standardowym definiowaniu tego pojęcia kłamstwa, takich definicji ujmujących właśnie to, na czym kłamanie czy kłamstwo polega, jest bardzo dużo. Ja tutaj ograniczyłem się oczywiście do jakichś takich, być może najbardziej popularnych. To są tak zwane klasyczne definicje kłamstwa, w tym sensie, że one w pewien sposób odpowiadają takiej definicji, którą chyba po raz pierwszy w historii filozofii Zachodu ukuł święty Augustyn. Tutaj nie znajdą Państwo tego, jak święty Augustyn definiował to pojęcie, ale mniej więcej powiedzmy w tym duchu. Ja tutaj za pomocą tych przykładów chciałbym, żeby Państwo uchwycili to coś, co wydaje się być, zdaniem niektórych, istotą kłamstwa czy kłamania. Taka najbardziej powszechnie przyjmowana, czy rozpatrywana, analizowana, krytykowana definicja pochodzi od sprawcy Cizolma i Fijana, wedle której jakaś osoba okłamuje drugą. Tak? Tutaj ta fraza jest wyjaśniana. Wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje pewien sąd, który taki, że zarazem można powiedzieć, że ta osoba, ten kłamca, jest przekonany, że ten sąd nie jest prawdziwy, albo jest przekonany, że jest fałszem, a jednocześnie ten kłamca twierdzi ten sąd do swojego odbiorcy, do tej swojej, powiedzmy, ofiary. W tym pojęciu twierdzenia, które jest również definiowane, tutaj oszczędzam Państwu przytoczenia tej definicji, zawiera się warunek intencjonalności. Tak jak jakiś sąd twierdzi, to znaczy do kogoś, jeśli ma to twierdzenie jakiegoś adresata, to jednym z warunków tego, żeby tak było, jest to, by ów nadawca, mówca chciał, by jego odbiorca ów sąd stwierdzany czy twierdzony przyjął. Wedle innej definicji, szczęśliwie troszkę krótszej, podmiot kłamie, kiedy twierdzi coś komuś, co uważa sam za fałsz, z taką intencją, by ów ktoś uwierzył, że to prawda. Tak? To jest zwięzła, prosta definicja pochodząca od Kufera. Kolejna definicja jest równie prosta, zwięzła. Kłamanie jest to wygłaszanie twierdzenia. Tutaj może już Państwo zdążyli zauważyć, pewne części tych definicji wyróżnia. Wyróżniam to, że kłamstwo jest związane z pewnym twierdzeniem, z pewną asercją. Tak? Kłamanie jest to wygłaszanie twierdzenia uważanego za fałsz. Tak? Z intencją sprawienia, by ktoś inny przyjął je za prawdę. Może jeszcze jedna definicja, ostatnią pominę. Kłamstwo jest asercją, którą nadawca uważa za fałszywą, wygłoszoną z intencją oszukania odbiorcy co do jej treści. Tak? Ta ostatnia definicja jest na tyle skomplikowana, że może ją pomińmy i podsumujmy ten jakoś stronniczy wybór różnych propozycji. Co one mają wspólnego? Wydaje się, że tutaj taka definicja, którą tutaj postarałem na potrzeby naszego spotkania jakoś ukułem, wydaje się, że dosyć dobrze oddaje to, co tam jest istotnego. Tak, kłamstwo jest to stwierdzenie subiektywnej nieprawdy po to, aby kogoś oszukać. Mniej więcej taka jest ogólna, powiedzmy, charakterystyka, istota tych omawianych, przedstawionych Państwu definicji i tej, którą pozwoliłem sobie pominąć. Ta klasyczna charakterystyka, jakbyśmy sobie podłubali, bo oczywiście takich definicji prac dotyczących kłamstwa i kłamania jest wiele, bo trwają pewne spory co do tych rzeczy, o których teraz będę mówił. Wedle tej klasycznej, czy takiej standardowej definicji, kłamanie jest pewną czynnością, kłamstwo to jest jej wytwór, która polega na tym, że to jest tak zwany warunek twierdzenia czy też asercji. Właśnie dokonujemy asercji jakiegoś zdania. Czegoś, co
może być nośnikiem jakiejś wartości logicznej, prawdy bądź fałszu. O którym to zdaniu podmiot wypowiadający jest przekonany, że jest fałszem? Tak? To jest tak zwany warunek subiektywnego fałszu. Żeby kłamać tutaj wedle tych definicji, no trzeba właśnie wypowiadać coś, o czym się sądzi, że jest fałszem. Do jakiegoś zamierzonego odbiorcy. To nie jest tak, że wedle tych definicji ja mogę sobie kłamać spacerując do lesie, po lesie, czy po łące, czy po zaśnieżonej ulicy w Białymstoku. Śniegu nie oszukam. Nie wiem, mogę Państwa spróbować oszukać, ale zawsze muszę mieć jakiegoś odbiorcę, by można było mówić o kłamstwie. Jeśli pozostałe warunki są spełnione, a po prostu sobie chodzę i gadam rzeczy, co do których sam nie jestem przekonany, że są prawdą, to trudno powiedzieć, czy być może jakiś defekt natury psychologicznej mi dolega i być może dlatego właśnie tak czynię, ale nie kłamię. Nikogo nie okłamuję. No i w końcu jest ten warunek intencji. Po co ja to robię? No po to, żeby właśnie mój odbiorca zmienił swoje przekonania, ale przekonania ja mogę na różne sposoby zmieniać. Tak? W współczesnej literaturze mówi się z jednej strony o jakiejś tam rewizji, kontrakcji, ekspansji przekonań. Okay. Ekspansja przekonań polega na tym, że przyjmujemy nowe przekonanie, kontrakcja, że się jakiegoś pozbywamy z jakiegoś tam względu. Tak? No i tutaj w kłamstwie chodzi o to, żeby ktoś nie tyle pozbył się jakiegoś przekonania, ale właśnie przyjął nowe, takie, które zdaniem nadawcy, kłamcy jest fałszywe. I w dodatku to przekonanie, czy treść przekonania, które ma odbiorca, ofiara przyjąć, no ma być zgodna z treścią wypowiadanego zdania. Tak? To są takie warunki, które tutaj ja pozwoliłem sobie zidentyfikować. Tak? Jeśli jakaś czynność będzie spełniać tych sześć warunków, to wcześniej wymienieni autorzy najprawdopodobniej zgodzą się, że rzeczywiście ta czynność to nic innego jak kłamanie. Oczywiście te warunki, no, czy ta standardowa, klasyczna charakterystyka kłamstwa czy kłamania, no, spotyka się, czy spotkała się i spotyka wciąż po dziś dzień, no, z krytyczną reakcją. Tak? Niemal każdy z tych tutaj wyszczególnionych warunków jest przez niektórych badaczy, no, jakoś, są tacy badacze, którzy na przykład odrzucają warunek, to jest chyba największa debata współcześnie dotycząca właśnie kłamstwa, ten warunek intencji. Tak? Wydaje się, że są takie sytuacje, kiedy mogę kłamać, nie mając takiego właśnie celu, po to, by kogoś oszukać. Ja wiem, że nikogo nie oszukam. Ja po prostu z jakichś tam powodów, jak to powiedzieć po polsku, łżę mu w żywe oczy. Tak? Ja wiem, że on wie, że ja wiem, że to, co mówię, to nieprawda. Tak? Ale z jakichś względów, powodowany innymi swoimi celami, to robię. Czyli samo kłamstwo jest celem, a nie środkiem do oszustwa. Tak. Ja nie chcę, żeby on cokolwiek z sobą robił. Tak? Ja po prostu jawnie, patrząc mu w oczy, wypowiadam to. Ja wiem, że on... Ja chcę, żeby zatriumfowała prawda. Moje postępowanie jest właśnie tak. To jest oczywiście debata, czy tak jest. Próbuję się rozstrzygnąć, kto ma rację, czy ten warunek jest tutaj warunkiem koniecznym na kłamstwo, czy też nie, na różne sposoby. Często odwołując się do jakichś własnych intuicji, tego, w jakich okolicznościach gotowi czy skłonni jesteśmy posłużyć się tym terminem. Czasami też sprawdza się jakieś, za pomocą badań sondażowych na przykład, jakieś grupy mniejsze lub większe, jakieś tam respondentów jakoś językowo kompetentnych. Poza tym warunkiem też ten ostatni jest dosyć ciekawy. Mniej więcej w pierwszej dekadzie obecnego wieku zauważono, że są takie sytuacje,
które wydają się podpadać, przynajmniej wstępnie, pod kłamstwo, a które właśnie nie polegają na tym, że no, kłamca stwierdza coś, co w jego mniemaniu jest fałszem, po to, żeby ktoś ten fałsz przyjął. Czasami kłamca, zwraca się uwagę, może posłużyć się zdaniem literalnie, w tym subiektywnym sensie, prawdziwym. Natomiast, jak pewnie Państwo wiedzą, no, komunikujemy nie tylko treść literalną. Często coś wypowiadamy, mając na myśli coś innego. Coś sugerujemy, zdając sobie sprawę, licząc na to, że nasi odbiorcy ten nieliteralny sens, sugerowany sens uchwycą. Tak? No może być tak, powiedzmy, że no nie wiem, żeby dać tutaj jakiś prosty przykład takiego kłamstwa, które właśnie wydaje się nie spełniać tego ostatniego warunku. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że powiedzmy Mikołaj chce dowiedzieć się, kiedy pani doktor Białek jest tu w Białymstoku, kiedy pełni dyżur. Ja, wyobraźmy sobie, to jest sytuacja nierzeczywista, chcę pana Mikołaja zwieść, oszukać, mam zły dzień, chcę mu sprawić jakąś przykrość. Wiem, że pani doktor Białek jest, przyjmijmy, właściwie codziennie. To jest nierzeczywiste założenie. Tak? Przyjmijmy, że w każdym razie przyjmijmy, że ja tak sądzę, że pani doktor Białek jest codziennie. Ale wiem, że pan Mikołaj z jakichś względów nie może przyjść tutaj w środę. Pan Mikołaj mnie pyta, kiedy pani doktor Białek jest na uczelni? A mówię, słuchaj, w środę. Zgodnie z moim przekonaniem ja mówię prawdę subiektywną, tak? Natomiast niech Państwo zwrócą uwagę, że ja nie powiedziałem, że tylko w środę. Natomiast moja wypowiedź to sugerowała. Zgoda? Ergo, niektórzy uważają, że w tej sytuacji ja skłamałem. Tu możemy, nie chcę jakby rozstrzygać, czy jakie Państwo mają predylekcje, czy uważają Państwo, że taka sytuacja jest rzeczywiście sytuacją, w której możemy mówić o kłamstwie, czy też nie. To nie jest istotne. Tylko tu chcę Państwu pokazać, na czym polega dyskusja dotycząca tej klasycznej, czy tradycyjnej definicji wiedzy. Tak samo tutaj no, czasami się mówi, że no, to czasami kłamiemy po to, żeby ktoś odrzucił pewne przekonania. Tak? Tak, na przykład polski filozof i semiotyk Jerzy Pelc. W jego definicji kłamania jest właśnie, w jego charakterystyce jest właśnie zwrócone uwagę na to, że czasami kłamca może chcieć, żeby właśnie jego celem jest nie to, żebyśmy przyjęli jakiś sąd, ale żebyśmy uznali pewien sąd za fałszywy i go odrzucili. Tak? On mówił na przykład, jak weźmiemy sobie notorycznego kłamcę, takiego kogoś, kto jest powszechnie znany jako kłamca. On zdaje sobie sprawę, że nikt mu nie wierzy, ale i tak może realizować swoje cele. Tak? Bo będzie właśnie chcąc skłamać, w pewnym momencie zacznie mówić właśnie zgodnie z własnym przekonaniem. Tak? No bo będzie zakładał, że ludzie znający go jako właśnie takiego notorycznego kłamcę odrzucą te przekonanie, nie przyjmą go. Nas tutaj oczywiście z perspektywy tego mego celu będzie ten pierwszy warunek obchodzić. Tak? Czy to zawsze jest asercja? Czy zawsze kłamstwo polega na wygłoszeniu zdania, no właśnie takiego, które może być aktem asercji? Czy może być oceniane w kategoriach prawdy i fałszu? No są oczywiście jakieś takie niestandardowe podejścia. Ja tutaj również wybrałem kilka takich definicji ze współczesnej literatury. Te, nie wiem, czy warto je jakoś omawiać szerzej. Myślę, że nie. W każdym razie to, na co chciałbym zwrócić uwagę, tak, weźmy to, X okłamuje Y, X świadomie i rozmyślnie nadaje pewien komunikat, którego odbiorcą jest jakaś tam ten Y, który ma na celu wprowadzenie Y w błąd, bez uprzedniego uprzedzenia Y o zamiarze wprowadzenia w błąd. To tutaj jest istotne, niech Państwo zobaczą, że tu się nie mówi o twierdzeniu. Tu się mówi o nadawaniu komunikatu. Ta definicja i kolejna tego samego autora, one zostały po to ukute, by móc oceniać jako kłamstwa takie zachowania, a jeśli mogę uprzedzić swoją ocenę, no, które pod to pojęcie nie powinny raczej podpadać, bez jakiegoś dalszego uzasadnienia.
On chciał na przykład, ów autor, chciałby tym mianem kłamstwa można było oceniać takie sytuacje, jak na przykład jakieś takie konwulsje jakiegoś piłkarza, który turla się na murawie, tak jakby ktoś go pociągnął za koszulkę. Tak? Piłkarz oszukuje, tak? Symuluje faul. No ale zgodnie z tymi tradycyjnymi definicjami taka sytuacja oczywiście pod kłamstwo nie podpada. Tam on jak się turla, jak chwyta się za goleń, wyje w niebo głosy, płacze. Blefuje. Albo blefuje, tak? Ja bym powiedział, że blefuje, oszukuje, a nie, że kłamie. Tak? On niczego nie twierdzi, on wyje. Podobnie tutaj pozostałe definicje, w tej definicji również nie mówi się o twierdzeniu, mówi się, posługuje się tutaj autorka Puzynina, polska językoznawczyni, o takim szerszym pojęciem informowania. Być może jednak zbyt szeroki, jak myślę. No i tutaj może jeszcze takie dwie ostatnie definicje. Autorem jest profesor Wolniewicz, kłamać, mówić nieprawdę w sytuacji, gdy należy mówić prawdę. Tak? Czyli niech Państwo zwrócą uwagę, że tutaj, żeby kłamać, no, muszą być spełnione jakieś dwa czynniki. Po pierwsze, no, musi zajść właśnie taka sytuacja, że ktoś mówi nieprawdę, po prostu, koniec, kropka. I to w takiej sytuacji, kiedy z jakichś względów tę prawdę należy wypowiadać. Tak? Ona jest o tyle dobra, że no nie wiem, unika zakwalifikowania jako kłamstwa. Na przykład, znowu wyobraźmy sobie, przenieśmy się teraz do teatru. Niech sobie Państwo wyobrażą, że stoję w świetle reflektorów i deklamuję, twierdzę, że jestem księciem duńskim. Zdaję sobie, mówię ewidentnie nieprawdę, znaczy do księcia mi daleko, do Duńczyka jeszcze być może dalej, równie daleko, no ale to nie jest sytuacja, tak, takiego no właśnie recytowania czy no, odgrywania pewnej roli, no, w której należy mówić prawdę, wręcz przeciwnie można powiedzieć. To, co należy, to należy no właśnie mówić to, co przewiduje sztuka, utwór. Zgoda. Nie. Kłamstwo, bo mówić to znaczy niekoniecznie werbalizować. No tu w tym znaczeniu, w którym posługiwał się profesor Wolniewicz, nie. Tak, tutaj mówienie to jednak posługiwanie się no, jakimiś znakami, tak? Takimi, które są znaczące. Znaczy w tym sensie, że jest jakiś w danej grupie społecznej reguła, wedle której no, należy uznać dany znak za to, że no właśnie ma takie znaczenie, ma takie odniesienie, powiedzmy, no, tak? Mówi, no tak, ale to nie jest tak, że on pada po to, żeby dać znać. Tak, on wykorzystuje, że, znaczy on pada dlatego, że chce udawać, że został kopnięty. Wywraca się dlatego, że ktoś go wyprowadził z równowagi, a nie dlatego, żeby użyć pewnego skonwencjonalizowanego znaku. Tak? To można byłoby powiedzieć co najwyżej, że to jest oznaka w takim szerszym. Czy w definicji 12 to znaczy, że milczenie może być. Tak, kłamstwo. Tak, znaczące. Bardzo dobrze. Tak. Czasami milczenie też jest w pewnych okolicznościach, tak? Bo jakbym oczywiście teraz stanął i. Niczego nie sygnalizuje. Tak? Nie ma w pewnych okolicznościach, nie natomiast. Tak. Czy na przykład taki wykręt jak nie wiem należy do tej klasy? W końcu nie chodzi to o treść przedmiotową tego, co wiem, tylko ja wypowiadam się teraz o stanie swojej wiedzy i udaję, że nie wiem, chociaż wiem. Czyli kłamię o swojej wiedzy, a nie o rzeczywistości, do której ma się wypowiedź odnosić. No tak, to zależy od treści tej wypowiedzi. Tak, swoją drogą jest też taki przykład takiego właśnie, wyobraźmy sobie, że czasami wypowiedzi są dwuznaczne. Tak? To mi się skojarzyło właśnie z tą pańską uwagą. Użycie tego zwrotu nie wiem, to będzie troszkę inny przykład. Wyobraźmy sobie, że jakąś taką
sytuację, w której uwiodłem dziewczynę swojego najlepszego przyjaciela. Co powoduje oczywiście jakieś niesnaski w związku. Mój najlepszy przyjaciel to zauważa i pyta mnie: Tomek, słuchaj, mam takie wrażenie, że moja Mariola ma romans. Czy może coś o tym słyszałeś? Ja mówię: nie, nie słyszałem. Literalnie prawdopodobnie mówię prawdę. Bo trudno wyobrazić sobie taki romans, w którym sobie mówi, mam, znaczy być może, ale ktoś mi mówi: słuchaj, masz romans ze mną. Tak? Ja też sobie, jak się powiedzmy golę, jeśli się golę, to nie mówię przed lustrem, co się w moim życiu jakoś dzieje. Tak? Nie powiedziałem sobie w tej sytuacji, mam romans z Mariolą. Nie słyszałem. Ale to oczywiście pytanie jest inaczej tutaj rozumiane, tak? Czy coś wiesz na ten temat? No ale ja udaję, że nie rozumiem tego innego znaczenia tego pytania. Spór o to, jak zdefiniować kłamstwo, jest gorący. Wiele osób w nim uczestniczy i nie wydaje się, że można go rozwiązać. Bo wspomniani autorzy, uczestniczący właśnie w tych różnych polemikach, wydają się zakładać, że jest jakaś istota kłamstwa, którą powinniśmy uchwycić, opisać w jakiejś, sprawozdać w odpowiedniej definicji. Tak? Że są jakieś cechy, które możemy w prosty sposób wyliczyć, które właśnie będą przesądzać o tym, że odpowiedni akt jest kłamstwem bądź nie. Natomiast wydaje się, z jednej strony są dane natury takiej językowej. Tak? Tutaj wspomniana już wcześniej Jadwiga Puzynina, expressis verbis, po analizie korpusu języka polskiego, stwierdza, że właśnie ten termin jest wieloznaczny. Tak zakresowo, jak znaczeniowo. Tak? To jest trochę taki termin, powiedzmy, jak łysy. Są takie sytuacje, może to jest oczywiste, ale lubię rysować kredą, więc to jest ten moment. To jest, powiedzmy, skala liczby możliwych włosów na głowie. Od zera, powiedzmy, do 200 tysięcy niech będzie. Są takie osoby oczywiście, o których zgodnie z uzusem możemy bez wątpienia powiedzieć, że są łyse. To są takie jak ja na przykład. Są też takie osoby, których z pewnością tym terminem nie określimy. Tak? Jeśli jesteśmy kompetentni językowo. Tak? Ale zdajemy sobie też doskonale sprawę, że jest tak zwany zakres nieostrości. Tak? Są osoby, które mają tyle włosów na głowie, że albo nie mamy pewności, czy możemy określić ich tym mianem, bądź nasze opinie, oceny się różnią. Ja mówię łysy, ktoś mówi nie łysy. Tak? Młody, podobnie. Tak? Jakbym sobie tutaj zmienił skalę, bo to jakaś strasznie duża liczba. Powiedzmy od zera do, nie wiem ile ludzie żyją, powiedzmy 120 lat. Tak? Jest jakiś zakres nieostrości. Są osoby bez wątpienia młode. Tak? Mogę na panią Urszulę wskazać ręką i wypowiadam osoba młoda i ewidentnie, mam nadzieję, mówię, znaczy mam nadzieję, że się państwo zgodzą. Zgódźmy się. Ja już jestem po tej stronie tego diagramu. Ale są takie osoby, tak nie wiem ile tutaj, to się też zmienia. Jak miałem 20 lat, to gdzie indziej widziałbym ten zakres nieostrości. Teraz to nie wiem, wydaje mi się, że jak ktoś ma 32 lata, to pewnie w tym zakresie nieostrości jest. Tak samo 31, tak, to wydaje mi się, że niektórzy będą takie osoby skłonni określać tym mianem, ale nie wszyscy. Albo z pewnym jakoś dystansując się od takiej oceny. Tak? Albo termin, to jest zakresowa nieostrość. No jeszcze jest ta druga, taka niewyraźność pojęciowa, na przykład przystojny. Tak, bo ja wiem, że młody to zależy od tego, kto ile ma lat, łysy od ile ma włosów, ale przystojny. Jakie cechy przesądzają o tym, że ktoś jest przystojny? Mamy jakieś osoby ewidentnie przystojne, powiedzmy Brad Pitt. Mamy takie osoby, które ewidentnie nie są przystojne, nie wiem kto, bo
nie odważę się nazwać. Okazuje się, że nie, że były, okazuje się, że wśród wyborców, tej grupy wyborców okazywał się właśnie być przystojny, charyzmatyczny i tak dalej. To nie wiem jak teraz, ale to nie jest takie proste wskazać chyba taką osobę, no ale pewnie większość z nas jest właśnie gdzieś tam w tym zakresie nieostrości. Tak byśmy się pewnie sami jakoś identyfikowali. Tak? I wydaje się, że kłamstwo jest dokładnie takie, pod względem właśnie zakresowym. Są takie sytuacje, że nie wiemy, czy możemy powiedzieć o tym, że jest kłamstwo lub nie. No i są też takie własności, które nie wiemy, czy zaliczyć do znaczenia, do konotacji tego terminu, czy też nie. Co w takiej sytuacji robimy? No, semiotycy czy logicy no, postulują, mówią, no, tutaj się w takiej sytuacji za bardzo takiej dobrej, adekwatnej definicji podać nie da. Wyobraźmy sobie, że ktoś nas prosi, żebyśmy zdefiniowali zgodnie z tym, jak ten termin faktycznie w języku polskim jest używany, termin przystojny. Będą takie same spory, jak dotyczące kłamstwa, przypuszczam. Tak? Co w tej sytuacji możemy robić? No, możemy co najwyżej pewnie jakoś te terminy uściślać. Rezygnujemy z tego szczytnego celu, jakim jest właśnie podanie takiej adekwatnej definicji kłamstwa, tylko raczej staramy się to pojęcie jakoś uściślić, uregulować, oczywiście mając jakieś na celu teoretyczne czy praktyczne względy. Różne mogą, znaczy to nie jest tak, że definicje regulujące, tak one nie są nośnikami prawdziwości czy fałszywości. Tak? To są pewne postulaty terminologiczne. Ja postuluję, żeby termin, powiedzmy, młody, przez młodego będę rozumiał każdą taką osobę, która nie skończyła, powiedzmy, tam, nie wiem, 32 roku życia. Ale przy tym założeniu równie dobrą definicją będzie definicja, która będzie mówiła przez osobę młodą, będę rozumiał taką, która nie skończyła 31 roku życia. One w pewnych sytuacjach będą różnić się w ocenie, kto jest młody, a kto nie. Tak? Ale to nie jest tak, że każda tego typu regulacja terminologiczna jest równie dobra. Od tego typu definicji wymaga się czasami takiego warunku, które brzydko jest określane mianem kolokacyjności. Ja nie, proszę nie czytać, bo na porządku tylko to wyświetlam. Wyjaśnię, o co chodzi. Na rysunku. Od definicji tego rodzaju żądamy kolokacyjności polegającej na tym, że po przyjęciu takiej definicji, jakoś uściślającej pewien termin, zakres nieostrości się zmniejsza. W szczególności możemy postawić gdzieś ostrą granicę. Ale, i to jest ważne, nie możemy przyjmując taką definicję za bardzo rozminąć się z uzusem. Nie możemy granicy postawić poza zakresem nieostrości na przykład. Nie możemy przyjmując taką definicję sprawić, powiedzmy, że przyjmuję taką definicję, że osobą młodą jest taka, która nie ukończyła 20 roku życia. Gdybym przyjął taką definicję, to po przyjęciu tej definicji osobami niemłodymi staliby się 22-latkowie, no, których raczej już tak normalnie byśmy bez kłopotu ocenili jako młody. Tak od tego typu regulacja za bardzo by się rozmijała z tym, jak ten termin jest używany. Tak? No i wydaje się, to jest moje podejrzenie czy postulat, że właśnie w sytuacji, w której chcemy charakteryzować kłamstwo, tutaj mamy pewnego rodzaju dowolność. W pewnym sensie nie ma co kruszyć kopii o wszystkie te punkty, bo wydaje się właśnie, że ten termin jest znaczeniowo i zakresowo w tym sensie niewyraźny czy też nieostry. Powinniśmy tylko starać się uregulować ten termin w taki sposób, żeby no właśnie jakoś pomniejszyć ten zakres nieostrości, bądź by ta granica, którą ostra postawimy, przebiegała w tym miejscu właśnie jakimś wątpliwym. No i proszę Państwa, okazuje się, tak, tutaj już powoli przechodzę do tych pytań, okazuje się, jak Państwo, tutaj jest, to jest akurat ważne, tutaj pokażę to, co napisałem. Czyli w zeszłym roku ukazała się praca czwórki autorów, którzy, no, posługując się metodami właśnie takimi sondażowymi, odkryli w pewnym sensie tego słowa,
że użytkownicy przynajmniej języka angielskiego nie mają kłopotów, by pewne pytania użyte w określonych sytuacjach kwalifikować jako kłamstwa. Tak? Okazało się, że tutaj użytkownicy dosyć zgodnie i jednoznacznie pewne pytania, nie wszystkie oczywiście, kwalifikowali jako wypowiedzi będące kłamstwa. To pokazuje tak, że być może nawet kłamstwa nie leżą gdzieś tutaj w tej granicy nieostrości. Chociaż są tacy użytkownicy, którzy się nie zgadzają. Mówią, że no nie. Tak jak ci wszyscy wyznawcy standardowej definicji kłamstwa, oni by powiedzieli absolutnie nie. Pytania nie są, nie mogą być kłamstwami. Dlaczego nie mogą być? No bo one nie są nośnikami wartości logicznych. One nie są prawdziwe lub fałszywe. To jest dosyć powszechnie przyjmowany pogląd, tak? Oprócz jakichś Cohen, taki dawny filozof czy semiotyk, twierdził inaczej, ale jest w pewnym sensie wyjątkiem. No, ale pytania zadają implikatury. Czy mogło zadać implikaturę? Będę o tym mówił. Nie tylko implikatury. Nie tylko implikatury. Ja będę chciał Państwu pokazać właśnie, jakie własności mogą, być może właśnie implikatury, bo ściśle rzecz mówiąc nie ma Pan racji. To znaczy, ściśle rzecz mówiąc, jeśli będziemy traktować implikatury konwersacyjne, o których Pan tutaj wspomina, nie wiem, czy to jest Państwu termin znany, to jest to coś, co wypowiedź sugeruje. Tak? To jest coś, co sugeruje wypowiedź dzięki założeniu, że nadawca tej wypowiedzi posługuje się jakimiś regułami takimi regułami konwersacji, dobrej konwersacji. Tak? Że chce współpracować, że chce coś nam przekazać. Tak? Tę koncepcję implikatur, to jest drażliwy temat, bo o tym pisałem habilitację, więc bardzo mi prosto jakby wpaść w dygresję, przepraszam bardzo, ale twórcą tej koncepcji jest Grice. I jeśli będziemy patrzeć ściśle na definicję tego pojęcia implikatury konwersacyjnej, to nie możemy powiedzieć, żeby pytania cokolwiek konwersacyjnie implikowały. Tam jest powiedziane, że mówca, mówiąc, że P, implikował konwersacyjnie, że... Jak gdy wypowiadam zdanie, to nie mówię, że cokolwiek. Jak pytam, gdzie pan się dowiedział o implikaturach konwersacyjnych, to ja nie mówię, że cokolwiek. Ale tak? Ja się pytam, czy zostały się zbliżone? O tym za chwilę powiem, tak? Znaczy, nie o tym, czy przez, o pytaniach sugestywnych. No ale oczywiście, jeśli się tutaj zgodzimy, no to tę definicję kłamstwa musimy jakoś dostosować, tak? Do tego, żeby obejmowała właśnie takie sytuacje, kiedy posługujemy się pytaniami. Co to jest pytanie? No najprostsza odpowiedź, taka syntaktyczna, pytanie to zdanie pytania, tak? Czyli zdania są zawsze jakiegoś określonego języka. Tu mają Państwo, przykłady. Czy Warszawa jest stolicą Polski? Is Warsaw the capital of Poland? Warszawa jest la capital de Polonia. Tak, to są trzy różne pytania w tym sensie. To są trzy. Proszę? Eske Warszawa jest la capital de Polonia? Nie, tam niekoniecznie musi być przyszyk ten... Nie. Nie, znaczy jeśli wierzyć mojej byłej małżonce, która była rodowitą Hiszpanką i ekspertem od nauczania języka hiszpańskiego, to zdanie jest poprawne. Jako pytanie. A to jest po hiszpańsku, tak? Tak. A, przepraszam. Tak. Tutaj są trzy... Aha, nie, to są trzy zdania, różne, trzy różne pytania w tym sensie. Tak? To jest właśnie, bo... W językach, które jakoś być może bardziej znamy, mamy tylko jeden znak pytajny. Ale właśnie w języku hiszpańskim mamy dwa znaki sygnalizujące to, że zdanie jest pytaniem. Tak być może właśnie dlatego, że tutaj nie ma innych środków poza powiedzmy jakimiś intonacyjnymi. Bo o tym, że mamy właśnie do czynienia z pytaniem, no to właśnie często wznosząca, zazwyczaj, choć nie we wszystkich językach, wznosząca intonację jakby sygnalizuje. Tak? Albo zmiana szyku wyrazów jak w języku angielskim. Tak? Albo właśnie za pomocą tych znaków pytajnych, jak na przykład w języku wpisanym, tak, kastylijskim powiedzmy, tak? Okej. Okay. No i te oczywiście partykuły pytajne, tak, te słówka, które w języku polskim używamy po to, żeby właśnie zaznaczyć, sygnalizować, że to, co powiem, to właśnie będzie pytanie. Czy, gdzie, kiedy, dlaczego, ponieważ i tak dalej, tak?
Troszkę muszę niestety powiedzieć o, no to jest najnudniejsza część, przepraszam, o budowie zdań pytajnych w języku polskim. Gdzie indziej jest inna, ale tutaj mamy cztery różne zdania pytajne. One w języku polskim wyróżniamy trzy części. Osnowę, czyli coś takiego, co pozostanie w zdaniu pytajnym, dodajmy znak pytajny i tę partykułę pytajną. Tak? To będą takie niepełne często zdania. Nie w każdym wypadku, ale na przykład osnową pytania, czy Warszawa jest stolicą Polski, jest pełnokrwiste zdanie, Warszawa jest stolicą Polski, no ale w tych wypadkach, które tutaj Państwo widzą, tą osnową jest lubi czekoladę, idziemy na obiad, w Białymstoku jest tak zimno, kot doktor Białek jest najsłodszy. To, co ważne tutaj, bo chcę Państwu powiedzieć, co to jest treść pytania. By powiedzieć, co to jest treść pytania, muszę powiedzieć, co to jest właściwa odpowiedź na dane pytanie. Bo każde pytanie ze względu na swoją budowę, ze względu na swoją strukturę wyznacza w sposób jednoznaczny to, jaką odpowiedź uznamy za odpowiedź właściwą na nie. Tak? No i żeby to powiedzieć, muszę tutaj, to będzie jakby ostatnia taka niefajna chyba rzecz, dana pytania. Tak? Dana pytania to jest schemat odpowiedzi na dane pytanie. Tak? To jest coś takiego, co powstaje z tych osnów poprzez dodanie zmiennej. Czyli to będą takie funkcje zdaniowe, niech Państwo popatrzą. Jak mamy te cztery zdania pytajne, to ich dane, no to są takie funkcje zdaniowe. X lubi czekoladę. Idziemy na obiad do Y. W Białymstoku jest tak zimno, ponieważ X, tak? Kot X, doktor Białek nie ma ogona, tak? To są te dane pytania wyznaczające to, jakie zdania uznamy za właściwe odpowiedzi na pytanie. No bo na pytanie dowolne możemy różnie reagować. Tak? Jakby ktoś nas pytał, kto był w Ameryce, to ja mogę odpowiedzieć na przykład tak, to Kolumb był w Ameryce. Magellan, niech Państwo zobaczy, odpowiadam słowem, nie zdaniem. Juliusz Cezar był w Ameryce. No, fałsz, w przeciwieństwie do pierwszego zdania. Mieszko I nie był w Ameryce. Ameryka nie istnieje. Co mnie to obchodzi? Co? Studiuję filozofię, a nie historię. To wszystko są jakieś odpowiedzi w takim luźnym tego słowa znaczeniu. Natomiast odpowiedź właściwa to coś bardzo określonego pod względem struktury. Tak? To jest właśnie takie zdanie, które powstaje poprzez odpowiednie podstawienie za tę zmienną odpowiedniego wyrażenia językowego. Na przykład powiedzmy, wyobraźmy, zresztą mogę zadać to pytanie na serio. Kto z obecnych lubi czekoladę? Odpowiedzią właściwą na przykład jest takie zdanie. Michalina lubi czekoladę. Jeśli tutaj jest obecna Michalina, nie wiem, pewnie nie udało mi się przewidzieć. Ale jeśli nie ma tu Michaliny, to również będzie... Tak, tak, tylko że fałszywe. Tak, oczywiście. A odpowiedzią niewłaściwą jest na przykład takie zdanie, tak? Bo ono nie podpada pod ten schemat. To może być zdanie prawdziwe. Doktor Białek nie lubi czekolady, lubi kury i koty. Tak? Nie. Wszystko jedno, czy to jest prawda, czy fałsz. Nie jest to, może to ktoś tak zareagować na te pytania, ale to nie jest odpowiedź właściwa. Oczywiście tutaj w tym przykładzie tam było to pojedyncze słowo. Tak? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uznać je za odpowiedź właściwą, bo często pojedyncze słowo no, traktujemy jako pewnego elipsę. Tak? Komu ufasz, Janowi czy Marioli? Marioli. Tak? To tak, coś takiego oczywiście traktujemy jako skrót dla zdania ufam Marioli. Tak? No, nie ma nic z tym trudnego, chociaż to są pewne wyjątki. No, nie jest tak, że pojedyncze słowo zawsze będzie właściwą odpowiedzią na pewne pytanie. Tu mają Państwo przykład. Co chcesz na śniadanie? Fajnie. Nie wiem, jakby to można było zinterpretować taką odpowiedź. Pewnie tak, że ktoś nie dosłyszał to, co mówiłem. W tych badaniach, proszę Państwa, o których mówiłem, które pokazały, że ludzie często oceniają pytania jako, o ile oczywiście były to pytania zadane w odpowiednim kontekście, jako kłamstwa, okazało się, że odpowiedzialne jest za to coś, o czym tutaj Pan jakby chyba trochę wyprzedzał, coś, co jest określane takim ogólnym mianem zawartości poznawczej pytań. Bo chociaż pytania niczego nie stwierdzają, to w pewien sposób nas o czymś informują. Tak? No, powiedzmy, pytam Panią, przepraszam, w jakim Pani mieście się urodziła?
Wyobraźmy sobie, że chcemy, no, jesteśmy jakimiś śledczymi, chcemy się coś wyciągnąć z tej, wyinterpretować tę wypowiedź. Co ja tutaj mogę się o Puczułowskim o mnie dowiedzieć? Oczywiście, no, może nie dowiedzieć za mocno, ale jakie mogę tu... No, przede wszystkim można się domyślać, że ja nie wiem, gdzie się, w jakim pani mieście się urodziła. O, gdybym wiedział, to po co miałbym zapytywać? To nie egzamin, tak? No niekoniecznie, ale... No ale... No tak, ale no, co ważne, niech państwo zwrócą uwagę, że dzięki wypowiedziom pytajnym, tak, jak pytaniom, ja się mogę dowiedzieć, kto czego nie wie, co wie, bo niech państwo zwrócą uwagę, ja nie zapytałem panią, gdzie się pani urodziła, tylko w jakim mieście się pani urodziła. Niech państwo zwrócą uwagę, że mogą państwo na podstawie takiego pytania domniemywać, że ja sądzę, że pani się urodziła w mieście, a nie na przykład na wsi, czy na statku, czy w samolocie, czy w drodze jakiejś pomiędzy jednym miejscem a drugim. Tak, no ale to właśnie możemy takie tutaj, że ja takie mam domniemanie mi przypisać, tak? Takie przeświadczenie jakieś. Co chcę? Ja chcę się dowiedzieć, chcę zlikwidować tę swoją niewiedzę, tak? I tak dalej, i tak dalej. Ogólnie się mówi, że i tutaj jest ważne pojęcie, pytania nie tyle coś stwierdzają, co wyrażają pewne właśnie stany kognitywne, wiedzę, niewiedzę, wolicjonalne, to, czego chcę lub w pewnych okolicznościach, czego nie chcę. I proszę państwa, no, tak, pomimo tego, że nie są ani prawdziwe, ani fałszywe, to też nie jest tak, że nie oczekujemy od pytań spełnienia pewnych warunków. No takie najprostsze to jest takie, no, żeby no, nie miało żadnych defektów semiotycznych, żeby były jakoś, no nie wiem, nie były dwuznaczne, tak? To jest może najważniejsze. Tak? Pytania powinny być dobrze postawione. W takim sensie, o którym za chwilę będę mówić, to ich zawartość poznawcza powinna być, przynajmniej subiektywnie, w ocenie pytającego, prawdziwa. Co to jest ta... A, może tutaj, przepraszam, niech państwo zobaczą, być to jest śmieszny obrazek, powiedzmy, z dziwnym pytaniem, być może wadliwie postawionym. Panie Januszu, kiedy urodził się Jan Matejko, można pomylić się o 4 dni. W środę. A to było trochę właśnie no, defektywne semiotycznie pytanie. Tutaj inny przykład. Od którego roku sprzedają państwo e-papierosy? Witamy, e-papierosy sprzedajemy od 2012 roku. Kiedy to otworzyliśmy pierwszy sklep? Pozdrawiamy. A od jakiego wieku? Od XXI wieku. Tak, tutaj te pytania no, były dwuznaczne po prostu. I, no i no, dobrze postawione pytanie nie powinno być takie. Ta treść poznawcza to z jednej strony założenia, tak? Może bardziej tutaj przykłady będą ilustratywne niż te definicje. Założenie pozytywne na pytanie to jest no, taki sąd, który mówi, że jest przynajmniej jedna odpowiedź prawdziwa. Tak? Więc jak pytam panią, w jakim mieście się pani urodziła, to moim założeniem pozytywnym tego pytania jest to, że jest jakieś miasto, w którym się pani urodziła. No bo gdyby to nie było prawdą, to nie byłoby żadnej odpowiedzi na to pytanie, tak? Jest też założenie negatywne. To jest taki sąd, który no, stwierdza to, że jest przynajmniej jedna fałszywa odpowiedź na pytanie. Więc jak pytam panią, w którym pani się mieście urodziła, no to tym założeniem negatywnym jest to, że no jest takie miasto, w którym się pani nie urodziła. No to akurat dość oczywiste, tak? Ale źle dobrałem przykład, bo nie zawsze te założenia negatywne są takie oczywiste. Tak? Na przykład, w które dni doktor Białek jest w instytucie? Założenie pozytywne, jest jakiś dzień, w którym jest, no i jest założenie negatywne, że jest jakiś dzień, w którym jej nie ma. Tak? I różnie może być. Może jedno być prawdziwe, bądź drugie. Tak? To są założenia, to jest coś, co jest określane mianem założeń. Są też jeszcze presupozycje. To są takie zdania, które wynikają z dowolnej odpowiedzi właściwej na to pytanie. Tak? Więc jak mamy takie pytanie, kiedy Janowi udało zdobyć się Triglav? To taki najwyższy szczyt Słowenik, mój ulubiony, no może nie ulubiony szczyt, ale ulubiony czy szczyt, który najczęściej wykorzystuje do ilustracji podczas zajęć. Kiedy Janowi udało się zdobyć Triglav? Jakie tutaj są presupozycje?
No, powiedz, bo odpowiedzią właściwą na to pytanie jest na przykład: Janowi udało się zdobyć Triglaw 2 lata temu. Janowi udało zdobyć się Triglaw wczoraj, w poniedziałek, w październiku i tak dalej. To są odpowiedzi właściwe na to pytanie. Z każdej z tych odpowiedzi proszę zauważyć, że wynikają takie zdanie. To, że istnieje Triglaw, to, że no jak mu się udało, to znaczy, że się starał zdobyć ów Triglaw, że go zdobył po prostu. Tak? To są te presupozycje. No tutaj niech może, gdzie Jan wygrał zawody, to znaczy, że je wygrał. Niech Państwo zobaczą, taka jest presupozycja. Komu Maria sprzedała swój samochód? Presupozycją jest to, że ona w ogóle była posiadaczką jakiegoś samochodu, że ktoś samochód kupił. To też jest coś, co określamy mianem presupozycji. To nie jest informacja ściśle rzecz biorąc wynikająca logicznie z takiej wypowiedzi, no bo pytania nie będąc prawdziwe czy fałszywe, no nie mają tej mocy bycia racją logiczną dla sądów, no ale taka informacja, można swobodnie powiedzieć, jest w takich wypowiedziach zawarta. Tak? No i pytanie jest wtedy dobrze postawione, gdy wszystkie te założenia i presupozycje tego pytania są prawdziwe, a przynajmniej są one prawdziwe, bo to możemy osłabić, tak? Bo tutaj jest mowa o takiej obiektywnej prawdziwości tych założeń i presupozycji, ale można to osłabić i powiedzieć, że no wtedy są dobrze postawione, jak nadawca sądzi, że wszystkie założenia i presupozycje są postawione dobrze. Tak? Czasami presupozycja, która się sfałszywa. Kiedy pan przestał bić żonę? Tak? To jest ten właśnie przykład, który pan tutaj mówił. Tutaj niech państwo zwrócą uwagę. Presupozycją jest to, że był taki czas, kiedy ja biłem żonę. Tak? To jest ta presupozycja, to jest ta zawartość. Ja oczywiście mogę skorygować, udzielić odpowiedzi korygującej, to znaczy wskazać, tak? Że no właśnie któraś presupozycja lub założenie danego pytania jest w mojej ocenie fałsze. Tak? No i proszę Państwa, tutaj te przykłady, które rozpatrywali ci czterej autorzy badania, no to były właśnie takie przykłady, gdzie ktoś posługiwał się pytaniami o pewnych presupozycjach, zgodnie z jego wiedzą fałszywych, po to, żeby odbiorca uznał, że te presupozycje są prawdziwe. Tak? Więc powiedzmy, ja nie będę pana zapytywał, ale na przykład będę, no nie wiem, może pana będę jednak zapytywał, powiedzmy, nie mamy tutaj państwa i bym spytał na przykład, kiedy pan Mikołaj przestał bić panią Monikę? Ja wiem, że ja wiem, że jej nigdy nie bił, tak? Ale wypowiadam to pytanie po to, żeby pan zaczął sądzić, że tak było. No i w takiej sytuacji tutaj respondenci w ogóle nie mieli najmniejszego kłopotu, żeby powiedzieć, to pytanie było kłamstwem. To kłamstwo, tak? Co tutaj się stało. Więc tutaj niech państwo... W tym kontekście odpowiedź nie wiem. No tak, on może nie wiedzieć, ale zacznie rozpatrywać. Tak? Wcześniej nie zdawał sobie sprawy, niczego nie przesądzał o panu Mikołaju, a ja w ten sposób mogłem chcieć ewokować w nim takie przekonanie, że coś pan Mikołaj tutaj jest podejrzany. Coś, a przynajmniej, że ja sądzę, że pan Mikołaj jest podejrzany. A on źle poinformowany. A on niedoinformowany. Tu mają państwo takie przykłady takich pytań właśnie, które byłyby ocenione jako kłamstwa, no w odpowiednich sytuacjach tutaj strzałeczką wskazanych. Tak, powiedzmy, czy Jan przestał mi ufać? Tak, powiedzmy, zapytuję panią doktor. Czy Jan przestał mi ufać, gdybym sądził, że on mi ufa wciąż, ale chciałbym z jakichś względów spowodować, żeby pani doktor Białek pomyślała, że on mi kiedyś ufał. O, powiedzmy tak. On nigdy mi nie ufał, ale chcę jakoś uchodzić za jakąś wiarygodną osobę, nie wiem, z jakichś względów, tak? On nigdy mi nie ufał, ja to wiem, ale wiem, że to nie jest wiedza powszechna. To jest wiedza znana mi i Janowi. Ja zadaję pytanie, powiedzmy, kiedy Jan przestał mi ufać? Tak? Licząc na to, że właśnie wyjdę na jakąś osobę, która była kiedyś godna jego zaufania, szacunku i tak dalej, tak? Kiedy Jan był w Londynie, no też mogę użyć tu zdaniem autorów takiej wypowiedzi jako kłamstwa w sytuacji, w której on w tym Londynie nie był, ale ja chcę sprawić, żeby mój odbiorca takie przekonanie przyjął. Tak? To są sprawy, no nie wiem, mi się wydaje niespecjalnie jakoś kontrowersyjne.
Wydaje mi się, że są ciekawsze. Pytanie to też treść. To nie tylko zdanie, czasami przez pytanie rozumie się treść. Bo jak popatrzymy sobie na te zdania, czy Warszawa jest stolicą Polski, czy Warszawa jest stolicą III Rzeczypospolitej, czy stolicą RP jest Warszawa, Warszawa jest la capital de Polonia, to są, niech Państwo zobaczą, cztery różne zdania pytajne, ale wydaje się, że one mają, że tak naprawdę to jest jedno pytanie. To jedno, to nasze poczucie, że to jest jedno pytanie, związane jest właśnie z treścią. One mają taką samą treść. Tak? No, co to jest treść pytania? To nie jest tak łatwo zdefiniować, można to troszkę inaczej niż tutaj ja proponuję. No, mówi się, że jakiś sąd należy do treści pytania wtedy, gdy ów sąd jest wyrażany przez odpowiedź właściwą na to pytanie. Tak? Więc innymi słowy, troszkę upraszczając, treścią pytania jest zbiór odpowiedzi właściwych na to pytanie. Tak, więc tutaj za chwilę będę miał przykłady. Jak wezmę sobie takie zdanie, powiedzmy, czy Warszawa jest stolicą Polski, to treścią tej wypowiedzi jest właśnie taki zbiór dwóch sądów. Jest tak, że Warszawa jest stolicą Polski, nie jest tak, że Warszawa jest stolicą Polski. Tak? W którym miesiącu urodził się Zenek? Tu treścią tej wypowiedzi jest 12 sądów. Zenek urodził się w styczniu, Zenek urodził się w lutym, Zenek urodził się w marcu i tak dalej, i tak dalej. To jest treść. Tak? No i w końcu trzecie rozumienie to rozumienie pragmatyczne tego, czym jest pytanie. Tak? Tutaj jest to pewna czynność, tak? Polegająca na użyciu jakiegoś zdania albo jakiegoś znaku po to, żeby się czegoś od kogoś dowiedzieć, ale zarazem sygnalizując tę chęć za pomocą pewnych skonwencjonalizowanych, dostosowanych do tego celu środków językowych czy semiotycznych. Tak? Niech Państwo zobaczą na taką sytuację i powiedzą, ile tutaj zadano pytań. Mamy cztery sytuacje. Jan wypowiada jednego dnia, czy Warszawa jest stolicą Polski. W innym dniu mówi, proszę mi powiedzieć, czy Warszawa jest stolicą Polski. Maria innego dnia mówi, proszę mi powiedzieć, czy Warszawa jest stolicą Polski. Maria innego, tego samego dnia, co wcześniej, mówi, czy Warszawa jest stolicą Polski. Jeśli będziemy patrzeć na to, czym jest pytanie pragmatycznie, to mamy do czynienia tutaj z czterema różnymi sytuacjami. Różne dni, różne osoby. Tutaj przyjmuję, że to jest jednak, chociaż ten sam dzień to inna pora. No nie dam rady dwóch zdań powiedzieć jednocześnie, znaczy dokładnie w tym samym momencie. Tak? No ale mogę powiedzieć, że syntaktycznie tutaj było ile typów zdań? Dwa. Tak? To zdanie jest tego samego typu co to, syntaktycznie i tak samo to i to. Tak? Semantycznie jest to jedno pytanie. Tak? To wszystkie wypowiedzi można traktować jako pytanie. Niech Państwo zwrócą uwagę, że w tych wypadkach tutaj nie posłużono się w ogóle zdaniem pytajnym, by sformułować pytanie. Tak? Tylko zdaniami oznajmującymi. No i taką typową sytuacją, w której się posługujemy zdaniami pytajnymi, to jest oczywiście ta, w której chcemy się po prostu dowiedzieć, no, która z odpowiedzi właściwych jest prawdziwa. Tak? Jak zadaję pytanie, w którym miesiącu urodził się Jan, tak, to w takim standardowym tego zdania użyciu, no to ja wypowiadam to po to, aby dowiedzieć się, czy Jan urodził się w styczniu, czy urodził się w lutym, czy urodził się w marcu i tak dalej, i tak dalej. Tak? Ja chcę się dowiedzieć, który z tych sądów należących do treści pytania jest prawdziwy? Nie wiem, dlatego zapytuję. Tak? Mam nadzieję, że to mój odbiorca o tym wie. No i w tych badaniach, w których... No właśnie była taka sytuacja, kiedy respondenci sądzili, że te pytania są używane właśnie w taki standardowy sposób. Tak? Że ktoś się zadaje właśnie z taką intencją, by się czegoś dowiedzieć. No ale chcę teraz Państwu pokazać, że w innych sytuacjach takiego niestandardowego użycia pytań też czasami mamy do czynienia no, z podobną sytuacją. Być może właśnie z takim pytaniem kłamliwym, czy po prostu kłamstwem. Inne sytuacje, tak? Oni zawsze używamy pytań no, w taki standardowy sposób. Czasami, tak jak Pan tu powiedział, chcemy za pomocą jednego pytania no, coś innego osiągnąć, niż się dowiedzieć, jak która z tych odpowiedzi jest poprawna. Niech Państwo popatrzą na taki dialog. Tutaj ktoś właśnie nie... A jaka jest... To jest dialog żartobliwy z rozmowy rekrutacyjnej. A jaka jest Pańska główna wada?
prawidłowo interpretuję semantykę zdań, ale ignoruję ich istotę. Czy mógłby pan podać przykład? Mógłbym. Kropka. Tak? Niech państwo zwrócą uwagę, że to pytanie było zinterpretowane w sposób literalny. Tak? Pytanie rozstrzygnięcia, tak czy nie? Tak, mógłbym. Ale oczywiście tutaj ktoś zadając to pytanie, posługując się tym zdaniem, pytaniem coś innego, czy zapytywał, czy o co innego prosił. No to tak jak jest pytanie, często kiedyś pytano, czy ma pan zegarek? Jak powiedziałem mam, to się obraził. Pan czyta w moich slajdach, chociaż jeszcze się nie... Ten przykład, dokładnie ten przykład będzie. No ale tutaj chciałbym państwu pokazać kilka takich, to nie są wszystkie możliwe oczywiście użycia zdań pytajnych, ale takie, które jakoś właśnie wydają się móc związać właśnie z kłamstwem czy okłamywaniem. No, mamy coś takiego jak pytania retoryczne. Tak, czasami, co to jest, jak tutaj to opisać? To czasami używamy pewnego pytania o określonej treści, nie po to, by dowiedzieć się, który z tych sądów należących do jego treści jest prawdziwy, tylko po to, by poinformować, które z nich jest tych sądów należących do treści prawdziwe. Tak? Powiedzmy, taki mamy przykład. Któż pomógł Janinie? Czyż nie był to Iksiński? No, intonacją też być może takim troszkę archaicznym tym zwrotem sygnalizuje właśnie ten retoryczny charakter mego zapytywania. Chcę przedstawić coś tutaj jako niepowątpiwalnego, niekwestionowalnego. Tak, to, że to właśnie Iksiński rzeczonej Janinie pomaga. Czyż profesor Iksiński nie cieszy się najgorszą sławą wśród studentów? To jasne jest, że ja tutaj nie pytam o to, czy tak jest, czy nie, tylko ja chcę wywołać jakby, czy przedstawić ten sąd, że ów profesor właśnie taką sławą najgorszą się cieszy, no jako coś niekwestionowalnego, jako pewnego rodzaju wspólną dzieloną powszechnie w danym gronie tak wiedzę. I oczywiście też mógłbym pewnie wymyśleć taką sytuację, kiedy niech państwo sobie wyobrażą tak, taką sytuację, że formułuję właśnie w taki przesadny sposób, tak intonując powiedzmy te dwa ostatnie pytania, no po to w takiej sytuacji, w której wcale nie sądzę, by to Iksiński pomagał Janinie. Tak? Posługuje się zdaniami retorycznymi, formułuje pytania retoryczne, posługuje się zdaniami pytajnymi, no pewnie, nie wiem czy kłama, po to, żeby skłamać. Na pewno chcę zwieść, jakoś oszukać. Czy to jest kłamstwo, czy nie? Wydaje mi się, że możemy tutaj się co do tego jakoś wahać, czy nie zgadzać. To nie jest takie istotne. Są inne użycia, być może ciekawsze, no bo o retorycznych użyciach zdań pytajnych to każdy słyszał, a o takich chyba mniej. To jest taka sytuacja, w której posługuje się jednym zdaniem o pewnej treści, ale po to, by tak naprawdę dowiedzieć się odpowiedzi na zupełnie inne pytanie. Tak? Tu jest kilka sytuacji. Zadaję jedno pytanie, ale tak naprawdę jakby chcę zadać inne. W ten sposób. Być może za chwilę pański przykład będzie, tak? Ale tutaj najpierw taka sytuacja, kiedy to pytanie zamierzone, te, którego nie wypowiadam, a na które ja chcę się, żeby ktoś mi odpowiedział, no, jego treść zawiera się w tym pytaniu eksplicite zadawanym. Tak? Wyobraźmy sobie, że wchodzę do sali, gdzie jest tam ilu? 30 studentów, powiedzmy, i zadaję pytanie, kto rozwiązał zadanie? Bo teoretycznie tu mogę powiedzieć, że odpowiedzią właściwą na to pytanie jest na przykład Donald Trump rozwiązał zadanie, pan rozwiązał zadanie, moja mama rozwiązała zadanie. Ta treść jest tutaj, obejmuje właśnie takie sądy. Tak? To było jakoś niesprecyzowane pytanie, ale oczywiście ja liczyłem, że w tym kontekście oni zrozumieją, że to pytanie zamierzone jest troszkę inne. Kto z obecnych tutaj, tak? Rozwiązał to zadanie. Niech państwo zobaczą, że treść tego pytania zawiera się w treści tego tutaj. No i czy ja mogę tutaj
skłamać za pomocą takiego pytania w ten sposób. Niech Państwo wyobrażą sobie, że to zadanie jest w ogóle możliwe do rozwiązania, ale nie przez moich studentów. No jeszcze się nie poznali tych technik, powiedzmy. Tak? Dla nich jest nierozwiązywalne. No ale presupozycją tego pytania, które nie wypowiadam, ale które chcę, żeby oni się domyśleli, że jest tutaj, które mam na myśli, no jest to, że no jakiś obecny właśnie z tego grona studentów no, rozwiązał, czy że może rozwiązać to zadanie. Tak? Wyobraźmy sobie, że ja wiem doskonale, że oni nie mają w ogóle żadnych środków na to. Nie mają w ogóle prawa rozwiązać tego. Być może Donald Trump by rozwiązał, być może ma. Albo moja mama, czy ktoś tam. Ale nie oni. Tak? Ale ja chcę sprawić wrażenie, bo jestem powiedzmy złośliwy. Tak? Ja chcę spowodować, ja jestem taki, zresztą mam tutaj swoją byłą studentkę, być może potwierdzi, może w kuluarach, może nie. Ale mógłbym właśnie chcieć spowodować jakieś, to nie wiem, przerażenie studentów. No skoro o to pyta, to pewnie to w zadanie w ogóle możemy jakoś rozwiązać, mając te środki, które nam przedstawił wcześniej. Tak? Inny przykład, niech Państwo popatrzą, to jest taki przykład, to jest ważny kontekst. Zostało zadane pytanie w wątku w takim, na forum jakimś górskim zatytułowym Góry w Słowenii, więc poświęcony temu i tylko temu. Kto zgadnie, gdzieś było robione to zdjęcie? Odpowiedź była w Słowenii, tak? Czyli trochę jakby też ktoś udawał, że nie zrozumiał istoty tego pytania. Tak? Bo to pytanie jakby no, tutaj no, miało, które chciałem, bo to chyba ja formułowałem to pytanie. No, chodziło o to oczywiście, gdzie w Słowenii zrobiono to zdjęcie. Czy gdzie nawet w górach Słowenii zrobiono to zdjęcie, tak? A wyobraźmy sobie, że ja chcę oszukać tych, chcę jakoś, no nie wiem, stroić się w piórka jakiegoś obieży świata, Bóg wie, jakiego podróżnika. I wyobraźmy sobie, że ja chcę oszukać tych swoich współforumowiczów w ten oto sposób, że no ja chcę, by pomyśleli, że ja byłem dzisiaj właśnie w tych górach Słowenii, w tym rejonie, gdzie to zostało zdjęcie zrobione. Tak? Ja tego nie stwierdzam, niech Państwo zwrócą uwagę tutaj. Tak? Ale pewnie oni by tak pomyśleli. Tak? Ja przedstawiam, więc gdzie dziś zrobione, nie jest powiedziane, kto zrobił to zdjęcie, no ale pewnie takie przekonanie by przyjęli. Tak? Jakoś pewnie bym, to nie jest jakieś wielkie oszustwo, bo tutaj w ogóle to trudno mówić o jakichś takich wielkich oszustwach, tych przykładach, które przedstawiam, no ale jest tutaj jakaś manipulacja. Tak? Być może kłamstwo. Czasami też to pytanie, które zadajemy, no treściowo rozmija się z tym pytaniem, o które nam chodzi. Czasami ich treści no, są całkowicie rozbieżne. W tym nawet znaczeniu, że żaden sąd należący do treści tego pytania zamierzonego no, nie jest w takim logicznym związku wynikania z jakimkolwiek to sądem z treści tego pytania zadawanego. I tutaj pańskie pytanie, niech pan spojrzy. Tak zadaje, ma pan zegarek? Tak? To jest właśnie ten przykład. Odpowiedzią jest tak, mam, nie mam zegarka. A oczywiście tym zamierzonym, chociaż nie zawsze, tak, bo to czasami oczywiście to pytanie można po prostu zadać w dosłownym tego pytania znaczeniu. No ale zazwyczaj takie pytania, powiedzmy, jest używane po to, by się by właśnie ktoś domyślił się, że tak naprawdę to my chcemy dowiedzieć się, jaka jest odpowiedź na pytanie, która jest godzina. No i niech Państwo zobaczą, że treść tutaj takiego pytania, ma Pan zegarek, jest bardzo prosta. To są dwa sądy, mam zegarek, nie mam zegarka. A treść pytania, która jest godzina, no to jest godzina i tutaj możemy sobie, no mamy wiele, znaczy zależy z jaką precyzją tutaj oczekujemy odpowiedzi, tak? No ale przynajmniej 24 tutaj sądy należą do treści tego drugiego pytania. Albo na przykład, czy to, co widzę na kołnierzyku, to szminka? Tak, wyobraźmy, to każdy może sobie taką sytuację jakąś wyobrazić. No, zazwyczaj pewnie takie pytanie, to wyobraźmy sobie, że przychodzę jakoś późno do domu i małżonka zadaje mi takie pytanie, pewnie gdybym odpowiadał literalnie,
Nie, to mikrofon. To bym jeszcze w większe tarapaty popadał. Tak, a tutaj raczej chodzi o to właśnie, no, gdzie byłeś, co robiłeś, czy mnie zdradziłeś, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, jak rozstrzygnąć tę sytuację, że mamy właśnie pytanie nieliteralnie rozumieć. Tak? Co ku, no, co sytuacja, gdzie to ku może być inwokatywne jakoś, prawda? Czy to pod... Swoją drogą, tak, tak, tak. To, tak, ja mówię, tylko o pewnego typie użyć zdań pytajnych mówię. Nie wszystkie wymienię. Tak? W swoim tam jakiejś pracy więcej takich typów opisałem, też nie wszystkie. Tutaj chciałbym bardziej może złożoną sytuację przedstawić, trochę nawiązując do tego pytania, czy ma pan zegarek? Tak? Czy można za pomocą takiego pytania skłamać jakoś? Wyobraźmy sobie, to jest rozbudowana sytuacja, ale mniej więcej tak na tym polega, że jestem właścicielem salonu samochodowego. Jestem w strasznych tarapatach finansowych, potrzebuję inwestora. Inwestor, czego przedstawiciel do mnie przychodzi, więc ja pożyczam od kolegów ich samochody, rozstawiam w salonie. Żaden nie jest mój, ale wygląda to bardzo profesjonalnie i elegancko, bogato. Inwestor się pojawia, ale jednocześnie poza inwestorem pojawia się jakiś potencjalny klient, który nieświadomy tego, że tych samochodów nie można kupić, chodzi, rozgląda się, ale widać, ja widzę, że inwestor rozumie, że ten ktoś nie jest tak naprawdę zainteresowany kupnem, że go nie stać na to. I chcę jakoś jednocześnie trochę przepędzić tego klienta. Nie chciałbym, żeby zaczął dotykać samochodów moich znajomych, bo jeszcze popsuję i będę w kolejnych tarapatach. Z deszczu pod rynnę wpadnę, a jednocześnie chcę zasugerować tym inwestorom, no właśnie, że te samochody są moje tak naprawdę. Tak? Że to są rzeczywiście samochody przynależące do tego salonu. I powiedzmy, zadaję takie obcesowo pytanie, ma pan pieniądze? Tak? Co on oczywiście, może, no, pewnie mógłby powiedzieć, no mam 2 złote powiedzmy. Coś zostało jeszcze. No ale tak naprawdę to pytanie tak jest, no, troszkę właśnie analogicznie do tego przykładu z zegarkiem rozumiane, pewnie byłoby rozumiane tak, czy ma pan zamiar kupić ten samochód, czy nie? Tak? To się jakoś odróżnia takie sytuacje, że okłamujemy w ten taki sposób nie kogoś, kto jest faktycznym odbiorcą naszego pytania, tylko świadka pytania, czy to się... Tak, 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 tak. To oni są tutaj tak naprawdę odbiorcami, tak? Zamierzonymi tego komunikatu. Ja zadaję pytanie rzeczywiście tutaj jakiejś innej osobie, no ale po to, żeby to też szersze, powiedzmy, audytorium, że swoją drogą ten zapytywany też może tak pomyśleć, tak? Że to są samochody faktycznie na sprzedaż. No bo jeśli miałby zamiar kupić ten samochód, no to domniemujemy, że no jeśli może kupić samochód, no to jest jakoś to tutaj, że są w ogóle jakieś samochody tutaj na sprzedaż. Tak? A ich nie ma. To nie są samochody na sprzedaż, one mają właścicieli, którzy nie chcą się ich pozbyć. No czasami jest tak, że chociaż te pytanie jakby zamierzone różni się treścią od tego stawianego literalnie, to są jakieś drobne związki treściowe pomiędzy nimi. Na przykład takie, że pewien z tych sądów należących do pytania formułowanego jest jakąś konsekwencją tego sądu, o które zapytujemy. A niech Państwo zobaczą. Taka sytuacja, tak? Wchodzę znowu, powiedzmy, do swoich nieszczęsnych studentów i pytam, czy ktoś z Was rozwiązał zadanie? Pytanie rozstrzygnięcie. Tak, ktoś z nas rozwiązał? Nie, nikt nie rozwiązał. Tak? To jest treść tego zadania. Ale zdziwiłbym się, gdyby ktoś podniósł rękę. Ja bym się pewnie ucieszył, bym zrozumiał, że ta osoba właśnie. On powiedział, panie psorze, tak, ktoś rozwiązał i by usiadł. Ja zrozumiał, że tutaj doszło do jakiegoś, nie zrozumiał istoty mego pytania, tego, że ja pytam, kto rozwiązał to zadanie. Tak? No i oczywiście tutaj, tu treść jest tego pytania, które zadaje prosta, 2 sądy, tego, kto rozwiązał zadanie, no, zależy od tego, ile jest osób obecnych. No może być Jan rozwiązał zadanie, Maria rozwiązała zadanie, to te osoby, Jan, jeśli Maria i Jan, no są tutaj odbiorcami tego pytania.
No i oczywiście tu znowu, tak? Proszę zauważyć, że presupozycją tego drugiego pytania jest to, że no, ktoś rozwiązał to, znaczy nawet założenie, tak? Że ktoś rozwiązał to zadanie. Niech Państwo zobaczą, że z każdej tej odpowiedzi właściwie na to pytanie, kto rozwiązał zadanie, wynika to, że to zadanie w ogóle jest rozwiązywalne. Tak? Jeśli Mariola rozwiązała zadanie, to znaczy, że dało się rozwiązać, jest rozwiązywalne. Też mógłbym pewnie jakoś w odpowiednich, tutaj pozostawię Państwu wymyślenie sytuacji, no w takiej, w której na przykład bym sądził, że to zadanie jest po prostu nierozwiązywalne. Albo ktoś myśli, że rozwiązał prawidłowo, a jednak nie. No nie, to ja muszę wiedzieć coś więcej, tak jakbym musiał... Ale tu jest taki przykład sprzed 250 lat, pewnego matematyka niemieckiego Gaussa, który polecił akurat zwolnienie. Dobra, dobrze. No i w końcu ostatnia sytuacja, którą tutaj chciałbym pokazać Państwu, pytania sugestywne, czyli takie nie po to, żeby się czegoś dowiedzieć, tylko żeby przekazać pewną informację. Ja posługuję się zdaniem pytajnym nie po to, żeby się dowiedzieć, które z tych odpowiedzi właściwych jest prawdziwe, tylko by poinformować o pewnym sądzie spoza jakby treści, tak? O retorycznych pytaniach, to ja chciałem poinformować, że jedna z tych odpowiedzi jest poprawna czy prawdziwa. A tutaj chcę poinformować o czymś spoza treści pytania. I to na różne sposoby mogę robić. Na przykład jak zadaję pytanie, kiedy Jan przeprowadził się do Warszawy, tak, no to wiemy, że jakbym w pewnych okolicznościach mógł użyć pytania, nie, też ja bym wiedział dokładnie, kiedy on się przeprowadził, ale mógłbym właśnie takiego zdania pytajnego użyć po to, żeby właśnie komuś przekazać w taki niebezpośredni sposób to, że on nie zawsze tutaj mieszka. Tak? Albo, no nie wiem, trudno mi teraz... Wyobraźmy sobie, że jakoś chcę, by Jan uchodził w czyichś oczach za jakiegoś, no nie wiem, prowincjusza. Tak? No, kiedy Jan przeprowadził się do Warszawy, słuchaj. Przyjmijmy, że w ogóle on to warszawiak z krwi i kości. Tak? Nie chcę tutaj komentować, bo jesteśmy tutaj wspierani przez Ministerstwo Nauki i Edukacji. Tak, tak to samo tutaj. No mamy często właśnie, możemy dzięki właśnie tej zawartości poznawczej pytań informować o czymś. Nie tyle zapytywać, co właśnie raczej chcieć, żeby się dzięki właśnie takiemu, a nie innym pytaniu jakoś nie wprost coś przekazać. Dlaczego my tak robimy? No to jest ciekawe może zagadnienie psychologiczne. Dlaczego czasami nie chcemy wprost czegoś powiedzieć? Dlaczego czasami idziemy jakimś takim detourem, że tak powiem, komunikacyjnym? I oczywiście są też takie sytuacje, tak, który kot dr Białek najbardziej lubi jeść jajka? Olga, Norka czy Ofelia? Tak? Ja niech Państwo zobaczą, bo to nie jest, to nie należy akurat do ani presupozycji, ani do założenia tego pytania, no, informacja, że koty pani dr Białek mają tak na imię. Tak? Swoją drogą, jeśli Państwo nie znają kotów dr Białek, to teraz właśnie być może Państwa szukałem, bo to nie jej koty mają tak na imię, tylko moje. Tak? Czy nie uważa pan, że Białystok zmienił się na lepsze? Oj, tu zabrakło znaku pytajnego na końcu. Niech państwo zobaczą, że ta forma tego pytania, w ogóle ogólnie taka forma pytań, czy nie uważa pan? Tak? Ja, co ja w ten sposób komunikuję? To jest bardzo ciekawe zjawisko. Ja komunikuję jakąś to, że sam uważam, że jest tak, jak tutaj to zdanie podrzędne, ta treść propozycjonalna tutaj głosi. Tak? Jeśli bym takie pytanie zadał, to mogliby Państwo domniemywać, że faktycznie tak sądzę, no tylko oczekuję od Państwa potwierdzenia na przykład. To niekoniecznie musi być pytanie retoryczne, tak? Bo mogę spodziewać się, że ktoś się nie zgodzi, powie nie. Tak, ale on będzie wiedział, że wtedy jego opinia jest rozbieżna z moją. Tutaj, czy chciałeś dowiedzieć się, gdzie jest Piotrek, a spytałeś o to Marię? Niech Państwo zobaczą, tu są dwa pytania, tak, zdania pytania. Niech Państwo zobaczą, że ja w ten sposób no, komunikuję coś takiego, że prawdopodobnie Maria może wiedzieć, gdzie jest Piotrek,
A być może są w tym samym miejscu Maria i Piotrek, nie wiem, ale no przynajmniej coś takiego tutaj jest komunikowanego. Tak? Nie za pomocą założeń, nie za pomocą presupozycji, co ważne. Więc jeśli nie zachodzi ta sytuacja tutaj na czarno wskazana, tak? Jeśli ja nie mam w ogóle, ja wiem, że Maria absolutnie nic nie wie o miejscu pobytu Piotrka, ale chcę, żeby ten ktoś tak myślał. Ale to nie jest presupozycja, że ja posiadam wiedzę na temat wiedzy Marii? Nie. Bo czy spytałeś Marię, tak tutaj? Tak, spytałem Marię, nie spytałem Marii. Tak? Z takich dwóch zdań nie wynika to, że ja coś wiem. Tak? Z tego, że nadawca pytał lub nie, przepraszam, że odbiorca tego pytania pytał lub nie, no nie wynika nic na temat wiedzy tego, kto tym pytaniem się posługuje. Tak? Jakby tak literalnie rzecz biorąc. No są jeszcze jakieś inne takie sytuacje, gdzie czasami a propos tej implikacji... No? Ja wrócę, bo no. Oczywiście samo pytanie tak, ale w kontekście tego wcześniejszego pytania, jakby czy połączone dwa pytania nie dają tej presupozycji? Nie. Bo tu z kolei mamy takie, że nadawca chciał dowiedzieć się, gdzie jest Piotrek, nadawca nie chciał dowiedzieć się, gdzie jest Piotrek. Nadawca pytał, gdzie jest Piotrek Marię, nadawca nie pytał o to, gdzie jest Piotrek Marii. Nie, ale z tych koniunkcji, tych w dowolnej kombinacji nie będzie wynikać to, że ja coś wiem lub nie. Co najwyżej będzie coś wynikać o Piotrku, Marii bądź odbiorcy. Tak? Literalnie. Jeśli to nie jest stwierdzone tutaj, to nie jest stwierdzone, no to to nie będzie wynikało. Znaczy, może to być implikatura konwersacyjna, notabene. Tak? Bo no, właśnie tutaj a propos implikatur konwersacyjnych kolejne są przykłady. No bo czasami rzeczywiście coś wydaje się zdanie komunikować, ale literalnie właśnie to nie jest ani presupozycja, ani założenie, takie lub śmakie, pozytywne czy negatywne. Tu mamy takie przykłady, nie wiem czy udane. A, to zaraz będzie białostocki przykład, ale znaczy literalnie jest z Białegostoku. Ale powiedzmy, że okej. Okay. Bo tutaj mamy coś takiego, tak? Pytanie, kiedy Jan próbował zdobyć serce Joanny? No, treścią tego pytania jest to, że no, próbował zdobyć, nie wiem, w grudniu, dwa lata temu, w poniedziałek i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę zauważyć, że z takiego zdania, z żadnego z tych zdań nie będzie wynikało, że mu się nie udało. Bo ja mogę próbować i może mi się udać. Ale jak mówię zazwyczaj, tak, jakby ktoś mnie spytał, no jak tam było w Słowenii? Jak tam Triglav? Ja bym powiedział, no próbowałem go zdobyć 4 razy. Chyba się Państwo zgodzą, że z takiej mojej wypowiedzi mogliby Państwo się domyśleć, że nieskutecznie. Chociaż ja tego nie powiedziałem. Mówię, słuchaj, no próbowałem go zdobyć 4 razy i za 4 mi się dopiero udało. Tak? Albo udało mi się 4. Tak? I tak samo tutaj. Ja tutaj, niech Państwo zobaczą, to nie jest presupozycja. To, że Janowi nie udało się zdobyć serca Joanny. A coś takiego mógłbym komunikować, takie pytanie stawiając. Kiedy Jan próbował zdobyć serce Joanny? Tak? A tu jest przykład właśnie białostocki sprzed paru lat, jak wsiadłem do taksówki i niech Państwo zobaczą. No, treść pytań taksówkarza była oczywista, jasna. Czy nie można było głośniej trzasnąć drzwiami? Jako logik. Po chwili zastanowienia powiedziałem, można było. To rozsierdziło dalej taksówkarza. A czy to są drzwi od stodoły? No ale miał dalej do czynienia z logikiem. Zgodnie z przekonaniem powiedziałem, że nie, to nie są drzwi od stodoły, to są drzwi od taksówki. Tak? Proszę zauważyć, że tutaj w takim kontekście tak te no,
pytania komunikowały coś zupełnie bardzo odległego od treści. Coś, co na pewno nie jest ani presupozycją, ani założeniem. Ja oczywiście wiedziałem co, tylko udawałem ignoranta. Ale to jest ogromny potencjał budowania systemów eksperckich sztucznej inteligencji. Swoją drogą to się... wie pan co, no mam przyjaciela, który na potrzeby pewnej potężnej kompanii programował boty, odpowiadające, mające służyć jako no, takie automatyczne odpowiedzi dla firm, tak? No i oni próbowali właśnie, dla nich to było jakby cenne właśnie to, no bo bardzo często posługujemy się właśnie jakimiś sugestiami, tak? Również właśnie pytając, tak? Coś sugerujemy, coś, co nie może jakby maszyna, bo określić, co jest presupozycją, co jest założeniem, danego pytania każda, powiedzmy, dobrze zbudowana maszyna może. Każdy student odpowiednio przeszkolony, dobry czy zły, uczy się automatycznie odpowiadać, jakie jest założenie tego pytania, pozytywne, negatywne, jaka jest prób. To jest nie... Ale no, tak samo oczywiście rozsądny użytkownik języka też chwyta te pytania, jeśli nie jest złośliwy. Czy ma pan zegarek? Każdy... wie, że to nie może być takie proste pytanie. Tak? W szczególności jak widzimy, że on widzi nasz zegarek. Tak? No ale maszynę tego nauczyć nie jest tak oczywiście prosto, tak? Bo tutaj czynniki kontekstowe są ważne. Od kiedy Jan lubi balet? A jak długo zna Mariolę? Niech państwo zobaczył, że to drugi... Mówi się, nie odpowiadamy pytaniem na pytanie. Ja nie wiem w sumie dlaczego, no bo często odpowiadamy, bo pytania coś mogą też komunikować. Tak? Tutaj pewnie komunikują to, że to... ta jego fascynacja baletem jest jakoś czasowo związana no właśnie z tym okresem znajomości Marioli. Tak? Może wtedy, kiedy poznał Mariolę, on polubił balet. Jak rozpoznać to, kiedy te pytania, zdanie pytania są w taki nieliteralny sposób używane? No, na różne sposoby, tu jest kilka takich hipotez. No, wtedy, kiedy na przykład odpowiedź na dane pytanie no byłaby jakoś nierelewantna, fałszywa, nieuzasadniona. Tak? Jak ktoś pyta, czy jestem cesarz chiński, albo czy to są drzwi od stodoły. No to wiadomo, że nie jestem cesarzem chińskim, wiadomo, że drzwi taksówki nie są drzwiami od stodoły. Więc na pewno chodzi mu o coś innego, nie chodzi mu o to, żebym odpowiedział literalnie, bo odpowiedź literalna no, jest banalna. Albo za mało informacji dostarczają odpowiedzi, tak? Tak jakbym traktował literalnie. Tak dosłownie to pytanie. Jak wchodzę na te zajęcie i pytam, czy ktoś rozwiązał zadanie. No to taka odpowiedź, tak, ktoś rozwiązał. No dla mnie jako nauczyciela nie jest, uczniowie to wiedzą. Informatywna, za mało informacji. Ja chcę wiedzieć kto, a nie czy jest jakiś bliżej niezidentyfikowany. No czasami te pytania też no, mają taką formę, że taka... odpowiedź właściwa na to pytanie byłaby jakoś tak gramatycznie trochę, że tak powiem, niezborna. Od kiedy to tak późno się przychodzi do domu? Odpowiedzią właściwą na takie pytanie jest to, od kiedy przychodzi się tak późno do domu jest... to jakoś dziwnie brzmi, to od kiedy... chyba nie po polsku. Dlaczego ja cię w ogóle słucham? Odpowiedzią właściwą na to byłoby, ja cię w ogóle słucham, bo też jakoś mi to nie brzmi za dobrze. Czasami możemy rozpoznać, że pytanie powinno być właśnie w jakiś taki inny sposób niż standardowy rozumiane, gdy jest jakoś niepotrzebnie rozwlekle, ewidentnie niepotrzebnie rozbudowane. Tak? Tu nie wiem, czy mogę mówić do kamery, po jaką cholerę poszedłem do Zenka. Prościej zapytać, po co poszedłem do Zenka? Czy nie uważasz, że... no jeśli chcę się... czy nie uważasz, że Warszawa jest brzydsza niż Białystok? No jakby mogę go spytać, co uważa... czy... mogłem po prostu go uważać, czy uważasz, tak? Dokładnie, tak? To te odpowiedzi są tak, nie, jakby... albo na jakiego grzyba
przyjechałem, poszedłem dzisiaj rano na pociąg. Tak? Też wydaje się, że mogę prościej to pytanie zadać. Wydaje się, że w związku z tym ja chcę coś dodatkowego tutaj zakomunikować. Czasami też jest tak, że no, odpowiedzi właściwe na dane pytanie same już coś sugerują. No i w takiej sytuacji też pewnie pytanie coś sugerować będzie. No i proszę Państwa, to już ostatni, przepraszam, a nie ostatni, bo jeszcze o takich pytaniach manipulacyjnych, ale to już może pominę, bo się okazuje, że ja mogę zadawać pytanie po to, żeby skłonić pewną osobę do udzielenia pewnej informacji. Takiej, a nie innej. To jest taki przykład, powiedzmy. Czy na kolejne pytanie odpowie Pani tak jak na to? No i Pani słusznie milczy, bo gdyby Pani powiedziała tak, to mógłbym później powiedzieć, czy pożyczy mi Pani, czy da mi Pani 100 zł. Musiałaby Pani tak samo odpowiedzieć na to pytanie, jak na poprzednie, czyli tak. Gdyby Pani powiedziała nie, to i tak na kolejne musiałaby Pani powiedzieć tak. Tak, to jest takie trochę manipulanckie, ale tutaj są ciekawsze badania. Jak się, to tylko jedno może przedstawię. To było badanie zrobione w Stanach na początku lat 40. Dwa pytania w tej samej treści. Tak? Czy uważasz, że publiczne wypowiedzi przeciw demokracji powinny być prawnie dozwolone? Czy uważasz, że publiczne wypowiedzi przeciw demokracji powinny być prawnie zakazane? Niech Państwo zobaczą, że w zależności od tego, jak zostało pytanie sformułowane, czy mówiło się o dozwoleniu, czy o zakazie, za dozwoleniem w tym wypadku była no, połowa respondentów, za dozwoleniem takich wypowiedzi, tak, w tym drugim wypadku było znacznie więcej. Tak? Ludzie jakoś, jak usłyszeli zakaz, to nie zakazujmy czegoś. Tak? I, bo jakby ktoś mówił nie powinny być zakazane, czyli jak nie zakazane, czyli dozwolone. Tak? Tutaj tak, więc niech Państwo zobaczą, jaka była znacząca rozbieżność. Jeszcze inne takie jest bardzo słynne badanie, które pokazywało, że no właśnie użycie zwrotu, powiedzmy synonimicznych w tamtym kontekście zwrotów welfare i assistance to the poor, no też ma wpływ na wyniki badań, tak? Czy za mało, czy za dużo, czy w sam raz wydajemy na jedno i drugie, w zależności od terminu, który został użyty, no opinie się tutaj zmieniały. Ale tutaj, no na koniec właśnie chciałbym tylko powiedzieć, tutaj mają Państwo taką poprawioną definicję kłamstwa, która dopuszcza właśnie to, że czasami posługując się zdaniami pytajnymi coś kłamiemy, a to dzięki temu tutaj się nie mówi o stwierdzaniu, tylko się mówi o tym, że posługując się pewnym znakiem coś wyrażamy. Wyrażamy coś, tak jak posługuję się jakimś pytaniem, no to mogę wyrażać jakiś sąd, będący presupozycją, założeniem albo właśnie jakąś taką treścią implikowaną konwersacyjnie. Wyrażam pewien sąd, tak? No, o którym uważam, że jest fałszywy, no po to, żeby ten ktoś uznał, że jest prawdziwy, tak? No tutaj wcześniej jest powiedziane, co to znaczy, że jakieś zdanie, posłużenie się jakimś zdaniem coś wyraża, to no, wyraża to. Ta definicja jest taka Ajdukiewiczowska. Osoba jakaś tam wypowiadając pewne zdania wyraża pewne przekonanie. No gdy użycie przez tę osobę tego zdania dla każdego, kto zna odpowiednią konwencję językową czy reguły konwersacji, no będzie wystarczającą podstawą do tego, by nadawcy tego komunikatu takie przekonanie przypisać. I to jest wszystko. Przepraszam, wydaje mi się, że strasznie długo mówiłem, ale mam nadzieję, że jeszcze Państwo żyją. Czyż nie? Dziękuję bardzo.